Był raz świerszcz, który całe lato siedział na progu domku i śpiewał. A kiedy nagle i niespodzianie zapanowała mroźna zima, ukrył się w swym domku i szukał pożywienia. Ale spiżarnia jego pusta. Nie znalazł w niej ani ziarnka żytka, ani choćby jednej muszki. Wtedy świerszcz posmutniał, bo głód to rzecz przykra. Lecz nie namyślając się długo, poszedł do sąsiadki pracowitej mrówki. Zastukał do drzwiczek jej mieszkanka, ukrytego pod wielkim mrowiskiem, i rzekł: Miła sąsiadeczko, nie mam ja w domu ani okruszka żyta, ani muszki i bardzo głodny. Pożycz mi troszkę ze swoich zapasów, a ja zwrócę ci jeszcze raz tyle na przyszłe żniwa. Mrówka, jak wiadomo, to stworzenie pilne i pracowite. Nic też dziwnego, że nagromadziła sobie w ciągu lata pokaźne zapasy wszelakiego pożywienia. Ale przezorna i oszczędna niechętnie pożyczała próżniakom, więc odparła. Miły sąsiedzie, wiesz przecie, że pożyczać swych zapasów nie lubię. Nie ze sknerstwa, ale z przezorności. Jeśli bym ci raz pożyczyła, to jutro przyszedłbyś znowu. A w końcu pozostałabym sama, bez źródła pożywienia. A ja wszakże mam do wyżywienia bardzo liczną rodzinę. A czemużeś właściwie nie nagromadził sobie odpowiednich zapasów latem? Ach, latem! Odpowiedział świerszcz. Latem nie miałem czasu. Latem śpiewałem i muzykowałem całymi dniami. Wtedy mrówka wybuchła śmiechem i zawołała. No, jeżeliś całe lato muzykował, to teraz zimą możesz tańczyć. I mrówka zamknęła mu drzwi przed nosem. Z bajki tej nauka pierwsza. Kto próżniakiem i nierobem, niech tańcuje z panem głodem. I nauka druga. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą.